Gdyby nie państwa wójt, który tu koło mnie stoi, to gmina nie rozwijałaby się tak pięknie. Miał przerwę, ale powrócił do państwa. Dobrze zrobiliście, że wybraliście pana wójta i w takim razie brawa dla pana wójta, dla szefa gminy. A ja dziękuję bardzo za miłą gościnę i ponieważ za rok będziecie obchodzić 10. już święto gminy, a więc mały skromny jubileusz, to jeśli mnie zaprosicie, to chętnie w następnym roku także przyjadę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, były premier Leszek Miller, selekcjoner reprezentacji polskiej w latach 80. pan Wojciech Ozarek, dzisiaj z naszymi znamienitymi gośćmi i to dobra okazja, żeby wręczyć puchary, nagrody dla tych, którzy wczoraj zwyciężyli w turnieju na Orliku w Damnie. Drogi Michale, któż to taki, któż to taki? Ci, których Michał wymieni, zapraszamy oczywiście. Ja już rozradzam, ale ja jeszcze muszę się taką uszczypliwością podzielić, że to musiałby stres dla naszych trenerów gościć tutaj. Pana Ozarka, który obecnie zajmuje się właśnie tutaj szkoleniem i selekcjonowaniem trenerów PZPN-ie. Wybroniliśmy się, ponieważ pan Ozarek mi wczoraj wieczorem zdradził tajemnicę, że wielu z nich nadaje się do trenowania polskiej reprezentacji. I to duma tajemnica, słuchajcie, a dzięki nim między innymi zawodnicy, którzy reprezentowali poszczególne sołectwa, osiągnęli takie, a nie inne wyniki. Zaczynamy od miejsca trzeciego. Reprezentacja sołectwa Damno, brawa dla nich! Brawa. Zapraszamy reprezentację Damna tutaj na scenę. Albo kapitana drużyny, proszę. Muzyk i reprezentant sportowy. Trzecie miejsce. I zasłużone gratulacje. Gratuluję. Tak sobie wyobraziliśmy, że musicie elegancko wyglądać na następnym turnieju podczas jubileuszowych 10. wydawnicy i postanowiliśmy ładnie was ubrać. Miejsce drugie, słuchajcie, drużyna reprezentująca sołectwo Bobrowniki. Drugie miejsce dla Bobrownik. To moment i pora, żeby ta reprezentacja weszła tutaj na scenę. I oto oni. Drugie miejsce w turnieju sołeckim. Bobrowniki, zasłużone gratulacje. Proszę bardzo, szkoleniowca słuchać, zwłaszcza z takim doświadczeniem chłopaki. No i mili Państwo, Paweł, właściwie to powinieneś zapowiedzieć Ty, tak jak zapowiadałeś na sesji. Pamiętasz? Koko, euro, spoko, a pierwsze miejsce w turnieju Pomar Wójtak i Niedanica była reprezentacja. Chyca, zwyciężyła Damnica! Wielkie brawa dla reprezentacji z Damnicy. Oto oni dumnie z szalikiem w górze wchodzą na podium. W tym roku biorą główny puchar. No młodzieży. Wielkie. Brawa, gratulacje od selekcjonera, byłego premiera. I oczywiście nie możemy zapomnieć, skoro turniej było puchar wójta gminy Damnica, to mieli Państwo, musi być także puchar. On nam gdzieś się tutaj troszeczkę ukrył. Paweł, pozwolić, że i tak zapisałem tobie i w ręce pana wójta. Puchar przewodni, mam nadzieję, że nigdzie nie zapodzieje się do przyszłego roku. Ja mówię jeszcze raz wielkie brawa. Oto puchar trafia do reprezentacji Damnicy. Ja wam życzę, żeby on został w waszych rękach. Życzymy na następnym roku. Może przejdzie na naszą własną. Chwila dla fotoreporterów. Macie okazję tę jedyną niepowtarzalną z takimi postaciami się sfotografować i ze swoim zasłużonym pucharem za te pierwsze miejsce. Klesze błyskają. To jest wasz moment, wasza chwila. Ja chciałbym, Paweł, aby nasi goście nagrodzili także najlepszego strzelca i bramkarza turnieju. I uwaga, najlepszym strzelcem pierwszego turnieju pucharu wójta gminy Danica w ramach tegorocznej Danicy został Krzysztof Kozłowski. Jeszcze raz Krzysztof Kozłowski, wielkie brawa. Goli ciekawostki podam, że znowu podczas turnieju 10 bramek, 10 goli. A najlepszym bramkarzem turnieju został jedynie z jedną bramką wpuszczoną, czyli jeden raz piła wylądowała w siatce Tomasza Kozłowskiego. Uśmiech, radość, takie święto gminy trwa. I tak uplasowały się w tym roku wyniki, a tak jak Państwo widzieliście, niezwykle podniosła chwila. Raz jeszcze dziękujemy naszym gościom.
panie premierze. Dziękujemy, panie selekcjonerze, za to, że byliście dzisiaj z nami. Panie Wojciechu, wielkie ukłony dla pana. Proszę pozdrowić Sejm, proszę pozdrowić PZPN, Grzegorza Lato. I zapraszamy oczywiście w kolejnych latach, panowie. Dzięki raz jeszcze. Ja wiem, że panowie jeszcze jakiś czas z nami zostają, więc mieli państwo, korzystajcie z okazji, można porozmawiać. Kwadrant jeszcze z nami będą. Paweł, pierwsze wrażenia za nami, nagrody sportowe były. Była